Umiłowani bracia i siostry w naszym Panu Jezusie Chrystusie, pokój Wam. Na początku, tak jak tu do teraz przekazywali pozdrowienia, ja również chciałem przekazać pozdrowienia od naszego zboru w Boli Krzysztofowskiej, od mojej żony, szczególnie od siostry Bogusi Grusieckiej, która prosiła, żeby przekazać to, więc przekazuję. Dziękuję. I na początku chciałem w ogóle przeprosić Was zbór, bo kiedyś już proponowaliście mi usługę. Ja mówiłem, ale to nie ze względu, że po prostu nie chciałem, tylko nie czułem się na siłach. Ja nigdy nie miałem parcia na budnicy, jak to się mówi. Poza tym był taki okres, gdzie nawet sobie nie wyobrażałem, żebym mógł przemawiać do jakiegoś gremium. Miałem poważne problemy z wymową. To jakoś dzięki Bogu się zmieniło. Dzisiaj już mi jest łatwiej. Więc jak pewne wykłady już mówiłem w zborze i widziałem, że nie mam tych problemów, no to już kilka razy udało mi się w innych zborach przedstawić Słowo Boże, no i w związku z tym postanowiłem, jak Bóg pozwoli i tym razem uda mi się to wszystko jakoś ogarnąć, tak? Naszym tematem, nad którym się wspólnie zastanowimy, tu brat w modlitwie wspomniał, że kończy się okres rządów Królestwa Szatana. I myślę, że wszyscy wierzymy w to, że ten okres dobiega końca, bo żyjemy w takim czasie, gdzie obserwujemy to na własne oczy. Przepraszam mnie za głos, gdyż troszeczkę mam taką chrypkę, ale to też taką mam już słabość gardła. Temat, jakim będę chciał się z obywatelstwem podzielić, to jest upadek Królestwa Szatana. Upadek Królestwa Szatana. Jest to temat, myślę, na czasie, bo wszyscy się z tym zgadzamy, że my żyjemy w specyficznym okresie czasu. Biblia określa go jako czasy końca. I o ile dla świata to określenie czasy końca mogą powodować trwogę i strach, bo często ludzie widzą to pod nazwą jako koniec świata. Tak? Oni nie rozumieją biblijny koniec świata, tylko rozumieją jako koniec wszystkiego, końca życia na Ziemi i łącznie z naszą planetą. Oczywiście my wierzymy, że tak nie jest. I o tyle taka nazwa koniec czasów, to u nas to powinno sprawiać nam radość. A dlaczego? Określenie to oznacza nic innego, jak zakończenie się obecnego złego świata, a rozpoczęcie się trzeciego świata. Trzeciego świata zapoczątkowanego tysiącletnim panowaniem Chrystusa i naprawy wszystkich rzeczy. Zaznajomieni z Planem Bożym dobrze wiemy, że od 1914 roku my żyjemy w czasie tak zwanego wielkiego ucisku. Z proroctw biblijnych i wyjaśnień sług pańskich rozumiemy też, że ten ucisk składa się z takich trzech głównych czynników, mianowicie wojen, rewolucji i anarchii, które miały towarzyszyć przy tym głód, choroby, różnego rodzaju kataklizmy, susze, powodzie, trzęsienia ziemi i temu podobne. Obecnie mamy rok 2023, więc ile upłynęło lat od 1914? 109. I jeszcze jakiś czas pewnie ten ucisk potrwa, nie wiemy jak długo, ale być może niektórzy z nas doczekają jego końca i będą świadkami ustanowienia tej widzialnej fazy Królestwa, o którym się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje. Pamiętamy, że zarówno brat Russell, jak i brat Johnson spodziewali się, że będzie to wszystko trwało zdecydowanie krócej. Wiemy to z literatury, prawda? Ale takie mieli wówczas zrozumienie i oczywiście mieli prawo się mylić. Nikt nie twierdzi, że byli nieomylni, szczególnie jeżeli chodzi o interpretację proroctw zapowiadających przebieg przyszłych wydarzeń. Ale jedno jest pewne, że oni starali się na bieżąco wyjaśniać to, co się działo na świecie za ich życia. I próbowali to odnieść do proroctw biblijnych jako wypełnienie, wypełniające się znaki czasu.
Zanim przejdziemy do analizy obecnych wydarzeń na świecie, musimy być świadomi, że my obecnie żyjemy jeszcze w Królestwie Szatana. To jest nadal Królestwo Szatana. Obecnie omówimy sobie w krótkości ten drugi świat, który nazywamy teraźniejszym wiekiem złym. Biblia zresztą tak go określa. Otwórzmy sobie list do Galatów, apostoła Pawła, pierwszy rozdział, a wiersz czwarty. I czytam według Biblii Tysiąclecia. Mowa o naszym Panu, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego albo też teraźniejszego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Od zakończenia potopu, jak wiemy, rozpoczyna się drugi świat, który znajduje się pod kontrolą szatana i upadłych aniołów. Szatan jest nazwany w Biblii jak władcą czy też księciem tego obecnego świata, a cała ludzkość zorganizowana w różnych królestwach, dzisiaj powiemy państwach, składających się z różnych narodów, określana jest jako królestwa tego świata. Wszystkie więc królestwa, państwa tego świata tworzą takie jedno wielkie królestwo szatana, który wraz z licznymi upadłymi aniołami sprawuje nad nim kontrolę. Posługując się przy tym oczywiście swoimi widzialnymi przedstawicielami, wcześniej to byli królowie, cesarze, różnego rodzaju władcy, którzy panowali nad narodami, o których też wspomina nasz Pan w Ewangelii Mateusza 20-25. Otwórzmy sobie Ewangelia Mateusza 20-25 i czytam według przekładu dosłownego. Jezus jednak przywołał ich, uczniów swoich, i powiedział: wiecie, że władcy narodów podporządkowują je i wielcy tyranizują je. Oczywiście nie dziwimy się temu, że nasz Pan tak się o nich wyraża, gdyż w zdecydowanej większości są to przedstawiciele królestwa szatana. W wielu miejscach sam nasz Pan Jezus nazywa szatana władcą, inaczej księciem tego świata. Mamy to zapisane w Ewangelii Jana też, 14 rozdział, wiersz 30. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 30, Biblia Tysiąclecia. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata, nie ma on jednak nic swego we mnie. Apostoł Paweł również nazywa szatana Bogiem tego świata, znamy na pewno na pamięć, drugi list do Koryntów 4:4, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Można zauważyć, że królestwo szatana ma dwie fazy, albo inaczej składa się z takich dwóch części. Pierwsza to ta duchowa, niewidzialna, a druga to ta ziemska, ludzka, widzialna, w której my się znajdujemy. Z tych dwóch faz, oczywiście tą kontrolującą jest faza duchowa, którą stanowi szatan jako głowa oraz inni upadli aniołowie jako ciało. I tutaj musimy jasno zaznaczyć, podkreślić, że ani szatan, ani upadli aniołowie niewiele mogliby osiągnąć pod względem panowania nad rodziną ludzką, gdyby nie mieli oni swoich ziemskich przedstawicieli, realizujących ich plany. Dlatego szatan i demony zawsze starali się znaleźć, zrekrutować na swych przedstawicieli ludzi zdolnych, którzy zwiedzeni błędem i kierowani samolubstwem mogli być manipulowani w celu realizacji ich projektów i planów. Szatan podzielił tą ziemską, widzialną fazę swego królestwa na takie trzy części. Pamiętamy jaką? Rządową, religijną i własnościową. Albo kapitałową. Musiał więc znaleźć, a następnie zwieść pewne jednostki, by stały się przywódcami w tych trzech poszczególnych sferach, czyli w rządzie, w religii i w kapitale. Doprowadził nawet do tego, by posiadanie i sprawowanie takiego przywództwa działało na ich samolubstwo jako coś korzystnego, a nawet wręcz pożądanego.
Dlatego sprawił, że przywództwo w tych trzech sferach przynosi wiele korzyści tym, którzy je sprawują. Jakie to są korzyści? No chociażby w formie władzy, wpływów, zaszczytów, przywilejów, wygód, bogactwa i luksusu. Jeszcze moglibyśmy dołożyć wiele rzeczy. W ten sposób przez ich zwodzenie oraz przez ich samolubstwo szatan manipuluje nimi tak, by czynili i wprowadzali w życie to, co on chce, a jednocześnie ogranicza ich w czynieniu i wprowadzeniu w życiu tego, czego on nie chce. Czyniąc to coś dla nich szkodliwym i rujnującym. No na przykład, gdyby chcieli postępować sprawiedliwie, uczciwie, okazywać dobroć i temu i tak dalej, to takich, co robi, szybko się pozbywa, usuwa z tych stanowisk. Stosując takie metody, szatan zdobył kontrolę zarówno nad panującymi, jak i poddanymi. To sobie jeszcze włączę telefon, bo zapomniałem to zrobić. O, już jest dobrze. W tych wszystkich trzech sekcjach, czyli rządowej, kapitałowej, religijnej, szatan wprowadził zasady tak zwanego boskiego prawa. Tak? Wiemy to. Jako główną zasadę swego imperium, podając ją w trzech formach, jako boskie prawo władców albo królów, boskie prawo kleru albo duchowieństwa i boskie prawo arystokracji albo kapitału. Te trzy formy doktryny boskiego prawa miały na celu ślepe podporządkowanie mas tym trzem grupom, jako wyniku Bożej sankcji i obowiązku, czyli jakoby pochodziły od Boga, choć wiemy, że tak nigdy nie było. Szatan, posługując się tymi trzema fałszywymi doktrynami, mógł więc kontrolować i zniewalać rodzaj ludzki. Przez te trzy grupy panował nad ogromną większością ludzkości, ale co ważne, on również kontrolował te trzy klasy, dając im korzyści z prowadzenia takiej polityki, jakiej sam pragnął. Dzisiaj, jak dobrze wiemy, te trzy fałszywe doktryny już nie mają zastosowania. One zostały obalone przez naszego Pana w jego drugiej obecności, a szczególnie od 1914 roku, gdy rozpoczął się wielki ucisk. I co ważne, skończyły się tak zwane czasy pogan. Czyli zakończyła się dzierżawa chrześcijaństwa jako rządów pogan i rozpoczęła się ich eksmisja, która, jak wierzymy, w niedługim czasie dobiega końca. Dzisiejsi władcy nie mają prawa do rządzenia. Chrystus ich eksmituje. Jak wygląda świat pod rządami szatana, to wszyscy widzimy na własne oczy i możemy też dowiedzieć się z minionej historii. Pewnie oglądamy filmy historyczne, czytamy książki. A bardzo dobrze to streścił brat Johnson w epifanicznym tomie 17 na stronie 64 i 65. Pozwolę sobie krótkie fragmenty przeczytać. Królestwo ciemności, taki tytuł. Droga królestwa szatana wyznaczona jest wieloma złymi słowami i czynami. Zdecydowana większość władców, arystokracji i duchowieństwa w jego królestwie zawsze była zepsuta i to się nie zmieniło do dzisiaj, pisze brat Johnson, czyli do naszych czasów również. Historia teraźniejszego wieku złego to pasmo niekończących się wojen, rewolucji, grabieży, morderstw, zniszczeń, okrucieństw, podbojów, ucisku, degradacji, smutków, niedoli, śmierci i prześladowań. Zgadzamy się? Tak wygląda świat. Pod panowaniem oczywiście księcia tego świata. Królestwo szatana, czytam dalej, wypełnione jest także wielkimi sprzecznościami. Zauważmy, jak przeciwne są sobie jego religie, ile mamy dzisiaj różnych religii, tak? Filozofie, kultury, rządy, stosunki społeczne, prawa i czyny. Wnioskujemy z tego, ważna teraz myśl, że szatan dostosowuje formę rządu, religii, społeczeństwa i tak dalej do zmieniających się ideałów ludzi na tyle, na ile musi. Czyli cały czas musi tutaj zmieniać, tak, żeby utrzymać się u władzy. Gdyby mógł, utrzymywałby ludzi w największej ignorancji,
najgłębszym ucisku, w najciemniejszych zabobonach oraz w najpodlejszym otoczeniu i z najpodlejszymi charakterami. Gdy jednak ludzie nie chcą już dłużej tego tolerować, idzie on na takie ustępstwa, na jakie musi, aby utrzymać swoją władzę. To między innymi tłumaczy wiele przewrotów, rewolucji i przemian, jakie zachodziły i zachodzą w jego ziemskiej części królestwa. Gdy różne rządy, arystokracje i religie, których używa, przestają służyć jego celowi kontrolowania ludzi, tak jak on sobie życzy, to co wówczas robi? Niszczy je i to często z najwyższym okrucieństwem i zastępuje innymi takimi, które są bardziej odpowiednie w danej sytuacji i momencie. Koniec cytatu. Nasz Pan Jezus Chrystus od czasu swojego powrotu, czyli od 1874 roku, poprzez swoją działalność prowadzi również do rozpadu solidarności Królestwa Szatana. Najpierw jako jedności, a od 1914 roku dokonuje niszczenia już samego Królestwa. Nasz Pan podaje bowiem taką ilość prawd demaskujących, i to zarówno na polu religijnym, jak i na polu świeckim, że szatan i upadli aniołowie tracą nad swymi poddanymi kontrolę, a ich królestwo jest bliskie całkowitego załamania, tym bardziej, że od czasu powrotu naszego Pana nie ma już jedności i współpracy pomiędzy szatanem i demonami, o czym jeszcze wspomnę później. Nastąpiły pomiędzy nimi głębokie podziały, tarcia i szatan stracił kontrolę nad demonami. W epifanicznym tomie czwartym, na stronie 120, takie pytanie zadano bratu Johnsonowi. Jak powinniśmy traktować obecne związanie szatana, skoro jest on używany do niszczenia całej wielkiej kompanii? I brat Johnson odpowiada. By dokładnie zrozumieć to pytanie, musimy uświadomić sobie, że wiązanie szatana jako jednostki oraz systemu szatana nie oznacza braku ich aktywności. I że nie jest to akt natychmiastowy, lecz działanie stopniowe, przechodzące przez kilka etapów. Wiązanie szatana jako jednostki dotyczy upadłych aniołów, czyli nie ma on kontroli nad nimi. I oznacza, że między rokiem 1874 a 1878 Pan udzielił upadłym aniołom tak dużej ilości prawdy, że począwszy od tego roku, czyli 1878, szatan nie mógł już kontrolować ich tak, jak czynił to wcześniej. Mimo to pod innymi względami nadal pozostawał on wśród nich bardzo aktywny. Podobnie wiązanie się z systemu szatana w odniesieniu do świata jest działaniem progresywnym, przechodzącym przez cztery etapy, w czasie których podejmuje on wielkie działania. Ale obecny nasz Pan przejmuje królestwa tego świata jako swe własne. Trzy filary imperium szatana, czyli uciskające rządy, grabieżcza arystokracja i systemy fałszywych religii, objawione zostały światu ludzkości jako fałszywe i niesprawiedliwe, oparte na kłamstwie, niesprawiedliwości i oszustwie. No nikt nie wierzy w te trzy doktryny, tak? Że te trzy rodzaje władzy pochodzą od Boga. Ale kiedyś niestety ludziom można było taką ciemnotę wciskać. Rozumiejąc ogólnie przebieg wielkiego ucisku składającego się z trzech podstawowych czynników, czyli wojny, rewolucji i anarchii. A te trzy główne fazy, czyli wojna, rewolucja i anarchia, są dominującymi fazami ucisku, każda w swoim czasie i według podanej kolejności. Ale jak można zauważyć, wszystkie one się wzajemnie ze sobą przeplatają. No dzisiaj też mamy wojnę na Ukrainie. Wcześniej różne wojny. Tak samo i rewolucje, i anarchię. Na pewno pierwsza faza ucisku, jaką była pierwsza i druga wojna światowa, doprowadziła do ogromnych zmian. Zniesiona została forma rządów autokratycznych opartych na monarchii. No zgadzamy się, nie ma dzisiaj królów i monarchistycznych państw. Nastąpiło znaczne ograniczenie lub zniesienie tak zwanej arystokracji oraz znaczne ograniczenie władzy religijnej duchowieństwa. Można zauważyć, że obecnie w naszej, tutaj naszej społeczności bracia prowadzą dyskusje, są wykłady na temat tych poszczególnych
faz ucisku, no próbujemy ustalić, w jakim obecnie znajdujemy się miejscu. Tak? Bardzo dobrze. Warto te rzeczy rozpoznawać i mieć jakiś swój pogląd. Natomiast oczywiście ja nie podejmę się tej próby, aby to tak dokładnie przedstawić, niszuję się po prostu na siłę. Natomiast obserwując i analizując wydarzenia ostatnich lat, uważam, że obecnie szatan dużo zmienił w swej formie sprawowania władzy i kontroli nad światem. Oczywiście są to, zaznaczam, moje własne spostrzeżenia i wnioski oparte na Biblii, na literaturze paruzyjno-epifanicznej i na analizie obecnych wydarzeń na świecie. Dlatego będziemy trochę też w drugiej części szczególnie więcej mówić o wydarzeniach obecnie, które się toczą. Ewangelii Mateusza, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, wiersze od 1 do 3. I czytamy. Nowy przekład. Ewangelia Mateusza 16, 1-3. I przystąpili do niego faryzeusze i sadyceusze i kusząc, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. Jak był na krzyżu, też powiedzieli, stąd z krzyża uwierzymy, tak? Pokaż ten znak swojej mocy. Drugi wiersz, a on odpowiadając rzekł im, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie? Oni tacy uczeni w piśmie czekali na Mesjasza, Mesjasz przyszedł, a oni nie rozpoznali. Znaków chcieli, żeby im pokazał. Tych znaków było mnóstwo, ale nie takich, jakich oni oczekiwali. I właściwie należało postawić pytanie, czy my dzisiaj powinniśmy próbować zrozumieć, co się dzieje na świecie i jaki to ma związek z boskim planem wieków. Powinniśmy, czy nie bardzo? Czy zostawmy, niech to się co dzieje, to niech się dzieje. My, oczywiście, no, Słowo Boże na pierwszym miejscu, nikt nie mówi, tak? Mamy studiować Słowo, praktykować, głosić. Ale zobaczmy, jak mówi brat Russell. Reprint 27-39, krótki fragment przytoczę. Reprint 27-39. I brat Russell pisze tak. Jest rzeczą dobrą i właściwą mieć oczy otwarte na ważne wydarzenia w obecnym świecie i rozważać o tych rzeczach w świetle biblijnych proroctw, aby choć w przybliżeniu orientować się w tych sprawach z punktu zapatrywania boskiego planu wieków i jego obietnic dotyczących ustanowienia Królestwa Chrystusowego na ziemi. I następny fragment. To zrozumienie, nadzieje i oczekiwania badaczy Pisma Świętego mają mocne podstawy, gdyż są oparte na licznych orzeczeniach Starego, jak i Nowego Testamentu, a także na widomych faktach, które, gdy są obserwowane z punktu zapatrywania biblijnych proroctw, potwierdzają prawdziwość tychże i zapowiadają rychłe załamanie się obecnego porządku rzeczy i boską interwencję na korzyść ludzkości. I uważajmy, teraz ważne zdanie. Zatem badać te rzeczy z zainteresowaniem i wiarą dopatrywać się dalszego ich rozwoju według naszpicowanego w Piśmie Świętym boskiego planu jest rzeczą dobrą i właściwą dla każdego myślącego i wierzącego w Boga człowieka, a tym bardziej dla tych, którzy przyjęli Pismo Święte za boskie objawienie i na nim opierają swoje wierzenia, nadzieje i postępowanie. Koniec cytatu. No i chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że brat Russell bardzo dużo pisał na temat wydarzeń, czy to politycznych, społecznych, ekonomicznych, które działy się za jego życia. Czytaliśmy czwarty tom? A wszyscy czytali. Ile tam jest tych statystyk, tak? Ile polityki, ile ekonomii, ile finansów, wszystkiego. No, wydawałoby się, że brat zajmował się jakimiś rzeczami, ale on pisał to, co w tym czasie się działo. Próbował to jakoś harmonizować ze Słowem Bożym. I tutaj ważna też rzecz, że brat Russell bardzo dużo pisał na temat wydarzeń politycznych, społecznych, ekonomicznych, które działy się za jego życia. Ja dzisiaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na kwestię pozafiguralnych nefilimów, o których już wtedy pisał brat Russell.
Krótki fragment, Repin 4797, jak ktoś notuje, zatytułowany jest on Olbrzymowie Ziemscy. I brat Russell w tym reprincie między innymi interpretuje Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, wiersz 26. 17 rozdział, wiersz 26 Ewangelii Łukasza i ten wiersz brzmi tak, Biblia Warszawska. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. I cytat z tego reprintu. Rozważając oświadczenie Pana, że jak było za dni Noego, tak będzie podczas Jego przyjścia, czyli obecności, tam jest słowo paruzja, przy końcu tego wieku, należy zauważyć, że obecność Pana nie ma być wiadoma światu. Bo zaraz po tym oświadczeniu czytamy następujące słowa Jezusa. Albowiem jak za dni onych, przed potopem, jedli, pili i żenili się i za mąż wydawali i nie spostrzegli się, tak będzie i obecność Syna Człowieczego. To jest, i pomijam mały fragment, przechodzę do następnego. Koniec pierwszej dyspensacji, a koniec obecnej ma zadziwiająco do siebie, są zadziwiająco do siebie podobne. Przed zakończeniem się tamtej wyższe nadludzkie wpływy rozeszły się po ziemi. Potęga pochodząca ze sfer anielskich wytworzyła bardzo nieprzyjazne warunki, przywodząc do nielegalnej egzystencji nową rasę, którą byli olbrzymowie i mocarze. Mamy to w pierwszej Mojżeszowej, jak ktoś chce sobie sprawdzić, 6 rozdział od 1 do 4. I tam mamy opisane, jak się pojawili ci olbrzymowie, czyli hybrydy połączenia istoty anielskiej i istoty ludzkiej. I brat Russell pisze dalej. Podobne warunki spostrzegamy i dziś, za jego czasu już. Gdziekolwiek pewna miara ducha prawdy wstąpiła do złego i przewrotnego umysłu ludzkiego, tam często rozwinęły się złe warunki olbrzymich rozmiarów. Czy znajdziemy gdziekolwiek na całym świecie więcej intelektualnej potęgi, jaka się ujawnia w tych ludziach, którzy do pewnego stopnia mieli styczność z Duchem Bożym i z Duchem Prawdy, lecz gdy Duch wejdzie do złego serca, to i skutki okażą się złymi. I dalej, Duch ten, chodzi tu o Ducha umiejętności, wytworzył sławnych mężów, mężów o genialnym umyśle, mężów zdolnych, którzy dokonali wiele zadziwiających rzeczy. Znamienne zdobycze naszych czasów, one przeróżne wynalazki, nie byłyby możliwe, gdyby nie fakt, że Duch Boży rozpływa się po ziemi szeroko. No to już jest która obecność naszego Pana, tak? Ogólna tendencja tej kombinacji, zobaczmy jakiej kombinacji, ducha umiejętności w złym sercu, czyli umiejętność, duch umiejętności i złe serce, spowodowała wytworzenie olbrzymów, których znamy pod nazwą trustów. No dzisiaj korporacje tak mówimy. Na przykład wtedy trust węglowy, trust cukrowy, stalowy i tak dalej. No dzisiaj mamy wielkie korporacje, BlackRock, Vanguard, Fidelity i tak dalej. Tak? Są to takie korporacje, w których aktywa finansowe przekraczają budżet Stanów Zjednoczonych. Co możemy wyobrazić? 6 bilion BlackRock ma aktywów, a budżet Stanów Zjednoczonych można sprawdzić 1,5 biliona. Jak olbrzymowie za dni Noego kontrolowali wszystkim, tak obecni olbrzymowie zdobywają coraz większą kontrolę nad całą sytuacją. Jak się rzecz miała wówczas, tak i obecnie ci olbrzymowie zdają się opanowywać cały świat. To już brat Russell wtedy zauważał. Jak potop zniszczył tamtych olbrzymów, teraz takie pocieszenie, tak teraz i on, wielki kataklizm, ucisk, zburzy wszystkie te trusty handlowe, agencje, które gnębią ludzkość. Gnębią ludzkość, podkreślam. Czytamy w Słowie Bożym, że one będą zupełnie zniszczone, bez żadnej nadziei ponownego powstania. I teraz ciekawe proroctwo. Izajasz, 26 rozdział, wiersz 13 i 14. Izajasz 26, 13, 14. Czytam według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Panie, nasz Boże, panowali nad nami inni panowie niż Ty, ale my ufając tylko Tobie, wspominamy Twoje imię. I 14. Umarli oni i nie ożyją. Są martwi,
nie powstaną, ponieważ nawiedziłeś ich i wytępiłeś i zgładziłeś wszelką pamięć o nich. Piękna zapowiedź. Również brat Johnson w epifanicznym tomie 17 na stronie 417, gdzie omawia fragment z Księgi Objawienia, pierwszą część, 20 rozdział, wiersz 4. Chodzi o tą pierwszą część szczególnie. I tam tak możemy przeczytać. I widziałem trony, a usiedli na nich i wydano na nich wyrok. I teraz mamy interpretację. Czym są te trony? I widziałem trony, Jan Apostoł pisze, tak? I komentarz. Wielkie władze narodowe, organizacje polityczne, instytucje finansowe, na przykład korporacje, trusty, fuzje, stowarzyszenia religijne i temu podobne, które uciskają i wykorzystują ludzkość. Szatan udzielił im władzy i używa ich do propagowania w obecnym złym świecie swych celów. Natychmiast odrzuca wszelkie z nich, których nie może już dłużej używać. I ten fragment dalej, a usiedli na nich, na tych tronach. Kim są, co usiedli na tych tronach? Mamy komentarz. Władcy polityczni, finansowi i kościelni. I wydano na nich wyrok. Tutaj grecki klima, czyli wyrok, jaki został na nich wydany, mieli być zdjęci, obaleni przez naszego Pana, by nigdy więcej nie powstać. To, co czytaliśmy w proroctwie Izajasza, tak? Przed chwilą 26 rozdział. Wygląda więc na to, że po roku 1914 szatan zorientował się, że nie da się już dłużej rządzić światem przy pomocy tych trzech fałszywych doktryn wspierających te trzy sfery, czyli rządową, religijną i kapitałową, czyli królów, chleb i arystokrację. Zmienił więc metody swego postępowania, wprowadzając na władców ziemskich części swego królestwa, tak, władców ziemskiej tej części królestwa, kogo? Antytypicznych olbrzymów, czyli mega, mega bogatych ludzi, tak zwaną finansjerę, która skupiła w swych rękach kapitał, władzę i wiedzę. W ten sposób szatan dalej próbuje utrzymywać swoje panowanie. Tych pozafiguralnych nefilimów stanowią dzisiaj właściciele międzynarodowych banków, korporacji, wielkich fundacji i różnych koncernów. Dzisiaj możemy to nazwać takim kompleksem finansowo-cyfrowym. Dawniej wielkie mocarstwa opierały swą potęgę głównie dzięki czemu? Sile militarnej i poprzez podboje innych narodów. Tak było w przypadku znanych wielkich imperiów z historii. Babilon, Medo-Persja, Grecja, Cesarstwo Rzymskie. Później nastała era kolonializmu, gdzie świat został podzielony pomiędzy ówczesne potęgi, takie jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Holandia, Belgia, Portugalia, inne kraje Europy Zachodniej. Po dwóch wojnach światowych sytuacja uległa zmianie. Na potężne mocarstwo imperialistyczne kto wyrósł? Stany Zjednoczone. A wraz z nim pojawił się nowy, w pewnym sensie ukryty sposób sprawowania władzy nad światem przez szatana. Za pomocą wspomnianych wcześniej antytypicznych olbrzymów, pod pozorem demokracji, rozwinęli i umocnili oni swoją władzę i panowanie nad światem w sposób niezauważalny dla większości społeczeństw. Kiedyś konkwistadorzy zabijali Indian, przejmowali ich bogactwo. Później europejskie mocarstwa zajęły Afrykę, Amerykę Południową, częściowo Azję. Dziś proceder jest podobny z tym, że tereny przejmują nie tyle państwa, co wielkie korporacje. Kiedyś oglądałem z żoną taki film o Republice Demokratycznej Konga. Bardzo duży kraj, była kolonia dawniej portugalska, potem belgijska. 8 razy większy około obszarowo od Polski. Około 90 milionów ludzi zamieszkuje. Taki paradoks. Jest to jeden z najbogatszych krajów i najbiedniejszy. Dlaczego najbiedniejszy? Dlatego jest duża bieda. Ludzie żyją w wielkiej biedzie, analfabetyzm i tak dalej. A najbogatszych, bo tam są ogromne złoża. Złota, ropy, miedzi i koltan.
Koltan to jest ruda tantalu, tak? Koltan dzisiaj jest stosowany głównie do smartfonów, do baterii litowo-jonowych. Jest no to potężne bogactwo dzisiaj. I co? Nie naród korzysta z tych bogactw. A kto? Korporacje. Korporacje przejęły te tereny, kopalnie, takie nory w zasadzie, może ktoś oglądał te filmy. Te dzieci, prawda, też pracują, wchodzą w te nory 30-40 metrów i wydobywają to. Nieraz to się obsypie, zginą. Co ciekawe, korporacje im płacą oczywiście za ciężką pracę. 2-3 euro za kilogram koltanu. A wiecie, po ile w Europie on jest sprzedawany? 400 euro. Ile przebitka? Niech ktoś przeliczy. 2-3 euro, a tu 400 euro. Tak wygląda w większości świat. Korporacje sobie po prostu podzieliły ten świat, tak? Przejęły władzę, przejęły kontrolę i dalej pomnażają swoje zyski. O tym, że korporacje miały przejmować władzę i kontrolę nad światem, również pisał brat John. Czytaliście o tym? On oczywiście potwierdzał poprzez to i utrzymywał to, co przewidywał brat Russell, brat Johnson. I oto krótki fragment, teraźniejsza prawda, jak ktoś sobie notuje, numer 285-286, rok 1976, strona 25. No i to sobie będę czytał, może się komuś wydawać dziwne, że brat żoli o takich rzeczach pisze, ale pisze. Interesy pieniężne dyktują politykę. Taki nagłówek. Interesy pieniężne dyktują politykę. I czytam. Franklin Roosevelt natychmiast po swojej elekcji w listopadzie 1932 roku odleciał do Chicago do pułkownika Edwarda House'a do Magnolii. Stan Massa, chyba chodzi o Massachusetts. Na naradę. Później oznajmił. W polityce nic nie dzieje się z przypadku. A jeśli coś się zdarza, to możecie być pewni, że w taki sposób zostało zaplanowane. Jego administracja, chodzi o Stany, czyli administracja Stanów Zjednoczonych i polityka były dyktowane głównie przez interesy pieniężne. Ci sami finansiści, którzy utworzyli system rezerwy federalnej, zorganizowali także Radę do Spraw Stosunków Zagranicznych, nazwa w skrócie CFN, z wytyczonym celem ustanowienia światowego rządu. To nie teoria spiskowa. Światowego rządu. Brad Jolly pisze. Ten potężny, niewidzialny rząd wtajemniczony kontroluje spoza sceny ogólną politykę Ameryki i innych krajów. David Rockefeller, prezes banku Chase Manhattan, który obecnie faktycznie włada rezerwą federalną, jest także prezesem tej Rady do Spraw Stosunków Zagranicznych. Interesy pieniężne tej Rady, słuchajmy, powodowały wojny, kontrolowały środki masowego przekazu, wystawiały swoich ludzi na kandydatów obu głównych partii politycznych i tworzyli inflację oraz depresję według swojej woli. Dzisiaj też mamy inflację. Przypadek? Czytam dalej, następny nagłówek. Spowodowanie kryzysu gospodarczego w 1929 roku. Teraźniejsza prawda. Badania Izby Reprezentantów nad stabilizacją siły nabywczej dolara jasno wyjawiły, że krach mający miejsce w 1929 roku, no nikt z nas nie żył w tych czasach, ale był taki, z historii można się dowiedzieć, został zaplanowany w tajemnicy w 1927 roku, gdzie podczas obiadu zarządu Rezerwy Federalnej i dyrektorów banków europejskich. W dniu 6 lutego 1929 roku, gdy nastąpiła starannie zaplanowana inflacja, dyrektor banku angielskiego Montagu Norman, opisany jako walutowy dyktator w skali światowej, udał się do Waszyngtonu w celu naradzenia się z sekretarzem skarbu Andrzejem Mellonem. Natychmiast po tym zarząd Rezerwy Federalnej zaczął podnosić stopę dyskontową, przygotowując w ten sposób zaplanowany wybuch finansowego wrzenia. Wszystko zaplanowane. Czytam dalej. Zaplanowana depresja wywołała straszne cierpienia w społeczeństwie. Wielu utraciło wszystko, co posiadali. Ale wtajemniczeni korzystali podczas tego naukowo zaprojektowanego krachu. Członek kongresu Louis McFadden, przewodniczący Komitetu do Spraw Bankowych i Walutowych w Izbie Reprezentantów,
wskazał, że depresja nie była przypadkową, ale że była starannie przemyślanym zjawiskiem. Międzynarodowi bankierzy usiłowali wprowadzić stan depresji w tym celu, aby mogli następnie wystąpić jako władcy nad nami wszystkimi. To był cytat z raportu Allena, scena 2-3. No bo to brat Joly tego przecież sam nie badał, nie siedział, tylko skorzystał z tych artykułów, które się ukazały, podawane były przez ekspertów w tych dziedzinach. Tak? Dlatego to zamieścił dla ludu Bożego. No, dalszy fragment. Pewnego razu Thomas Jefferson ostrzega: wierzę, że instytucje bankowe bardziej zagrażają naszej wolności, aniżeli stałe armie. Jeżeli naród amerykański kiedykolwiek pozwoli prywatnym bankom kontrolować emisję waluty, a to się stało, wpierw przez inflację, później przez deflację, to banki i korporacje, które wyrastają naokoło, stopniowo pozbawią ludność wszelkiej własności. Aż jej dzieci przebudzą się bezdomne na kontynencie, który podbili ich ojcowie. Koniec cytatu. Było to pisane w 1976 roku przez brata Jolego. I tak jak pewnie no czytamy pewnie tomy i brata Johnsona, on w piątym tomie na stronie 414 taki zamieścił fragment, tylko cytat daje. I pisze tak. W czasie paruzji i epifanii prawdy świeckie Pan podaje jednak głównie przez wykłady i pisma ekspertów ze wspomnianych wyżej świeckich dziedzin wiedzy. Do rozpowszechniania takiej prawdy korzysta on z narzędzi podobnych do tych wspomnianych powyżej. Używa do obalania błędów świeckich. Koniec cytatu. Czyli korzysta Pan, jak tu pisze, przez ekspertów, którzy podają to poprzez wykłady, pisma. Tylko oczywiście no, tego nie usłyszymy w mediach mainstreamowych. Też potem sobie powiemy, dlaczego nie usłyszymy. I teraz chcę nawiązać do jednego z takich ekspertów, który równolegle jak gdyby żyje w czasie brata Jolego. Mówię o profesorze Carol Quigley. Może ktoś słyszał, może nie, może sobie poszperać. Żył w latach 1910-1977. Był bardzo cenionym amerykańskim historykiem, który poruszał się w kręgach najwyższej elity politycznej i finansowej Stanów Zjednoczonych. Wykładał na najlepszych uniwersytetach, m.in. na Harvardzie i w Princeton. Był zaufanym konsultantem Departamentu Obrony i Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Przez 20 lat miał zezwolenie i badał dokumenty oraz powiązania amerykańskich oraz brytyjskich wyższych sfer. Teraz zobaczmy, to, co będę czytał, jak bardzo to jest podobne do tego, co brat Joly pisał. W swoich dwóch głównych dziełach napisał takie książki. Tajna historia angloamerykańskiej oligarchii, a w angielskim to jest Anglo-American Establishment. I druga książka, Tragedia i nadzieja. I w tych książkach demaskuje zakulisową grupę wpływów. Wyjaśnia w nich między innymi, w jaki sposób kontrola nad cywilizowanym światem była stale zdobywana przez wojny, manipulacje ekonomiczne i polityczne szykany, przez pokolenia przywilejów i pieniędzy. Zebrano solidne dowody na to, że członkowie tej grupy byli bezpośrednio odpowiedzialni za doprowadzenie świata do wojny w 1914 roku. Ktoś tą wojnę zaplanował. I celowo przedłużali tę straszliwą rzeź przez ponad 4 długie lata, zbijając na niej ogromne fortuny. Niezwykle bogata i potężna zakulisowa elita już wtedy kontrolowała rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. A większość globalnego chaosu w ostatnim stuleciu powstała za ich przyczyną. Quigley zdemaskował tę bezwzględną, antydemokratyczną, totalitarną organizację. Wskazał, że ich założeniem i celem jest dążenie do globalnej kontroli. Ci potężni ludzie zamierzali zastąpić demokratycznie wybrane rządy, argumentując, że ich rządy będą rządami najlepszych, bez względu na to, czy to ludzie tego chcą, czy nie. W nadmienionych dwóch dziełach, Tragedia i nadzieja oraz Anglo-American Establishment, opisał historię ludzi, którzy z powodzeniem ukrywali swoją władzę i wpływy, swoje współdziałanie i wspólny cel.
Osoby oraz ich potomkowie i współpracownicy niejawnie zmierzali w kierunku utworzenia rządu światowego, który ostatecznie oni i tylko oni będą kontrolować. Te konkretne książki Quigley'a same w sobie były przedmiotem jednak wyciszania, a tragedia i nadzieja tej książki już nikt nie kupi. Została zdjęta z półek księgarskich, wycofana ze sprzedaży wkrótce po jej wydaniu, pomimo rosnącego zainteresowania. Quigley wierzył, że wyciszyli je wpływowi ludzie, ponieważ ujawniała ona sprawy, o których nie chcieli, żeby wiedziała. Założyciele albo planiści nowego porządku świata spotykali się w prywatnych domach, wspaniałych rezydencjach. Była to mieszanka międzynarodowych finansów, manipulacji politycznych i kontroli polityki rządowej. Opracowali oni swój plan tajnego stowarzyszenia, które miało przejąć kontrolę polityczną w Wielkiej Brytanii, a później w Stanach Zjednoczonych. Odnowili anglosaską więź między tymi dwoma krajami, rozszerzając swoją bazę władzy, aby wciągnąć anglofilskich Amerykanów, czyli takich zwolenników Wielkiej Brytanii, do swojego bractwa. Ludzie, którzy następnie zdominują świat poprzez swoje instytucje finansowe, globalne korporacje i zależne rządy. Należą do nich m.in. rody Rothschildów, Rockefellerów, Morganów itd. Wojny, rewolucje i inne wydarzenia ostatnich 100 lat można bezpośrednio przypisać tym osobom. W książce Anglo-American Establishment Quigley doszedł do wniosku, że utajona elita rozbudowała swoją bazę władzy poprzez penetrację polityki, mediów, edukacji, bankowości i kompleksu wojskowo-przemysłowego. Wszystko co najważniejsze. Politycy zawsze byli łatwym łupem. Ambicja, chciwość i seksualna skłonność mogą być pielęgnowane i wykorzystywane. Ta elitarna grupa nadal dominuje m.in. w rządzie amerykańskim i brytyjskim. Nadal kontroluje bankowość i finanse, politykę, media, kompleks wojskowo-przemysłowy, uniwersytety i najwyższe urzędy państwowe. Dzisiaj o zaawansowaniu realizacji planu nowego porządku świata świadczą takie organizacje jak ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Zdrowia i wiele, wiele innych. Koniec. Z tych książek. Tylko taki krótki, takie streszczenie zrobiłem. I od tego czasu, gdy były ujawnione te informacje, czy przez Bata Jolego, czy przez tego Quigley'a, upłynęło już ponad 40 lat, prawda? I sporo się zmieniło. Świat poszedł do przodu. Nastąpił ogromny postęp w technologii. Weszliśmy w tak zwaną czwartą rewolucję przemysłową, która zdominowała internet, którą rewolucję zdominował internet i co? I sztuczna inteligencja. Kto się bardziej zna na tych internetowych sprawach, to wie, o czym mówię. Gdzie mamy do czynienia z przenikaniem się sfer fizycznych, biologicznych i cyfrowych. Żeby dobrze zrozumieć, co się obecnie dzieje na świecie, musimy pamiętać, że szatan zbudował i zorganizował swoje królestwo na czym? Na kłamstwie. I że ci, którzy rządzili i dzisiaj rządzą światem, to są kto? Lud Boży? Wybrańcy szatana, których sam Lucyfer znalazł i wykreował poprzez zwiedzenie i samolubstwo. Skoro szatan zwodzi i oszukuje ludzi przez kłamstwo, a kłamstwo no to nieprawdziwa informacja, aż źródłem informacji są tak zwane media. Dzisiaj jest to głównie telewizja i internet. Odpowiedzmy na pytanie sobie. W czyim ręku są one dzisiaj? Myślę, że dla wszystkich odpowiedź jest oczywista. Są one w posiadaniu wielkich korporacji, czyli filmów. Postawmy sobie następne pytanie. Jakich więc należałoby się spodziewać po nich informacji, prawdziwych czy fałszywych? Czy ludzie będący sługami szatana i sprawujący władzę w jego królestwie będą mówić prawdę, czy będą kłamać? Nie każdy sobie sam odpowie na to pytanie. Oczywiście, żeby zrozumieć, co się dzieje obecnie na świecie, musimy prawdę Bożą, no, którą akurat dobrze znamy, zharmonizować z prawdą świecką, którą powinniśmy starać się rozpoznać w gąszczu ogólnej dezinformacji, bo dezinformacji jest ogrom. Skoro jeszcze żyjemy w królestwie szatana, więc raczej nie możemy się spodziewać prawdy ani od niego samego, ani tym bardziej od jego sług, którzy zarządzają mediami głównego nurtu.
Tak jak prawda religijna była podawana przez jednostki, które nie cieszyły się popularnością. No, pamiętamy członków Gwiezdnych, potem brata Husserla, brata Johnsona i nie były uznawane przez ówczesnych władców, czy to w sferze świeckiej, a tym bardziej religijnej, tak i obecnie. Prawda świecka podawana przez odpowiednie narzędzia pańskie, o których wspominałem, o których brat Johnson pisał, że przez ekspertów pan będzie podawał prawdę, też nie będzie się cieszyć akceptacją i uznaniem przez obecnych władców. Czy to w sferze finansowej, rządowej, czy religijnej. Gdyż jak rozumiemy, nadal są one pod panowaniem szatana. Ale wierzymy, że prawda ta stopniowo dotrze do wystarczającej części społeczeństwa i odniesie swój skutek. Ponieważ boskim celem podawania tej prawdy jest co? Doprowadzenie do tak zwanej armii Pana, czyli rewolucjonistów i anarchistów, którzy zniszczą obecny porządek szatana oparty na kłamstwie, oszustwie i korupcji. Ludzie zorientują się i zrozumieją, że pod pretekstem rzekomo wielkich zagrożeń, jak zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego, przeludnienia ziemi, terroryzmu, pandemii, no słyszymy mnóstwo tych, tak? Straszenia ludzi. Co to nie będzie, o czym też powiem później. Odbierana jest im wolność i swobody obywatelskie, a wprowadzany wbrew ich woli totalitaryzm. Zauważmy ciekawą rzecz, że ludzie świeccy, nie znający kompletnie boskiego planu i związanego z nim czasu końca, w którym to współcześni nefilimowie mieli przejmować kontrolę nad całą ludzkością, mimo o tym wiemy, bo brat Husserl już o tym pisał, doprowadzając do zupełnego zniewolenia, to ci ludzie, nie znający tych rzeczy, sami to zauważyli. Dzielą się z tymi spostrzeżeniami z innymi. Wielu jest takich, którzy piszą na ten temat książki. Na przykład polski taki profesor Jan Białek napisał książkę Tech. Ja ją mam. On tam streścił, zebrał pewne informacje na przestrzeni pisane 100 lat przez tak zwane elity intelektualne, które blisko są tych wielkich finansjerów. I oni opisują. Huxley napisał Przyszły wspaniały świat. Tak? Orwell, rok 1980. Oni tam opisują wszystko, co ma być po kolei. I on na wykresach ujął. I na wykresie pokazane. Pandemia miała być 1914 a 25 rokiem. To było zaplanowane. No i była. I oczywiście potem kryzys za kryzysem będzie ogłaszany, o czym jeszcze sobie powiemy. I ci ludzie właśnie udzielają wielu wywiadów, starają się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i ten proces ciągle postępuje i się rozszerza. Dzisiaj, żeby panować i rządzić światem, wcale nie potrzeba już prowadzenia wielkich podbojów i wojen. Można to uczynić przy pomocy szatańskiej metody, czyli kłamstwa, oszustwa, przebiegłości i podstępu. Mając w swym ręku kapitał, wiedzę, władzę, wykorzystując obecne możliwości technologiczne, którymi są między innymi media. Media dzisiaj stały się potężnym narzędziem manipulacji. W dzisiejszych mediach nie ma już miejsca na rzetelną informację i bezkompromisowe dążenie do prawdy. W dzisiejszych mediach, tak jak mówię, nie ma już miejsca na rzetelną informację, bezkompromisowe dążenie do prawdy. Znany jest powszechnie taki cytat Josefa Goebbelsa. Znacie ten cytat? Niemiecki minister propagandy. Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Za pomocą mediów można więc manipulować opinią publiczną, ludzkimi poglądami, uczuciami, wierzeniami. Jest dzisiaj takie mądre powiedzenie, kto kontroluje media, ten kontroluje cały świat. My powinniśmy też wiedzieć, że szatan to jest istota przebiegła i bardzo inteligentna. On na pewno widzi, zdaje sobie sprawę z tego, że Chrystus dokonuje niszczenia jego królestwa w dziwny sposób. Wiesz, Chrystus mógłby go zniszczyć w parę sekund. Tak? Jaki problem? Ta boska natura, długi po Bogu i on by się z szatanem miał patyczkować. Moment i po szatanie upadnie na nieba. Ale Chrystus w dziwny sposób dokonuje. Tak? W chmurze na białym koniu, miecz w ustach jego i bije na rogu. No, prawdy świeckie, ten miecz to prawdy świeckie, prawdy religijne. Właśnie Chrystus w taki sposób dokonuje niszczenia przez prawdę tak religijną, jak i świecką. O ile głównym celem podawania prawdy religijnej było wybranie Kościoła i pozostałych klas ludu Bożego, no zgadzamy się, to o tyle prawda świecka zagraża panowaniu szatana i kontrolowaniu świata przez niego. Oczywiście wraz z początkiem tysiąclecia nastąpił ogromny rozwój w każdej dziedzinie życia, również w szybkości i obiegu informacji. Kiedyś jak do Ameryki chciał jakąś informację ktoś wysłać, to co? Statkiem.
List płynął miesiąc, w drugą stronę miesiąc, a dzisiaj sekunda, tak? Jesteśmy połączeni. Dzisiaj informacja błyskawicznie dociera do miliardów ludzi żyjących na całym świecie, ale jest to zasługą oczywiście wynalezienia radia, telewizji, a szczególnie internetu. Szatan dobrze wie, że jeżeli udałoby mu się w pełni kontrolować te źródła informacji, to nadal może zwodzić i kontrolować prawie całą ludzkość. Ale o ile media masowe, czyli radio i telewizja, są łatwiejsze w kontrolowaniu, to internet, czyli te media społecznościowe, już takim nie są. Dlaczego? Bo dzięki internetowi na różnych serwisach, czyli portalach społecznościowych, jak YouTube, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, dzisiaj każdy może docierać do różnych informacji, przekazywać je dalej. Każdy również sam może zamieszczać własne informacje, dzielić się z innymi, ale już nie każdy ma dostęp do mediów mainstreamowych, czyli tego głównego nurtu, a są nimi przede wszystkim kanały informacyjne, telewizji i radia. Poza tym zauważmy, jaka obecnie jest w nich silna cenzura oraz stosowanie lęku i strachu jako skutecznej metody rządzenia. Pierwszym ryzykiem, jakie łączy się z oglądaniem telewizji, wiecie co jest? Ktoś dużo ogląda telewizję? Czy mało? Różnie to bywa, tak? Ale ci, co oglądają, niech posłuchają. Pierwszym ryzykiem, jaka łączy się z oglądaniem, jest indoktrynacja. A co to jest? Z łacińskiego doktryna nauka. I to możemy wyczytać. Jest to świadomy i systematyczny proces, którego celem jest wpojenie człowiekowi określonych ideologii i doktryn, zwłaszcza politycznych lub społecznych. To proces korzystający z propagandy stosowanej przez środki masowego przekazu oraz system oświaty szkolnej i pozaszkolnej. W świecie, w którym żyjemy, bardzo ważną rzeczą jest krytyczne myślenie i chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że informacje powinno się zdobywać z różnych źródeł, aby móc ją porównać, skonfrontować, poddać analizie i na koniec wyciągnąć wnioski. Dla nas dobrym przykładem może być dochodzenie do prawdy religijnej, gdzie bardzo ważną rzeczą jest myślenie samodzielne, gdzie właściwą rzeczą jest zadawanie pytań. Ja wiem, że dużo z braterstwa wychowaliście się w rodzinach, tak, gdzie już prawda była. Nie musieliście pytać, szukać, dyskutować, rozmawiać. Mieliście szczęście. Ja tak nie miałem. Ja, żeby dojść do prawdy, żeby dzisiaj postać przed wami, to musiałem tyle dyskusji stoczyć, tyle różnych kościołów poznać i nauk, ale myślałem. Myślałem, zadawałem pytanie, nie bałem się, dyskusję, porównywanie argumentów, no i oceniłem prawdę. Ta prawda jest piękna, my ją znamy. I ci, którzy przyszli tutaj, a mieli po drodze różne tam, prawda, inne wcześniej społeczności, to wiedzą, o czym mówię. Tak? Ale dzięki czemu? Bo myśleli, zadawali pytania, nie bali się tego robić. Ci, co się boją, zadają pytania, to będą siedzieć tam, gdzie siedzą. Nie wyjdą z tego miejsca. Bo tak wygodnie, bo tak mnie wychowali, tak mnie nauczyli, tak mnie wychowali rodzice. Dobrze jest, jak jest. Pamiętajmy, że główną bronią szatana jest kłamstwo, a główną bronią Chrystusa jest prawda. Przypominamy sobie, co nasz Pan powiedział o szatanie? Ewangelia Jana 8,44. Chyba znamy na pamięć, ale przytoczę. Ewangelia Jana 8,44 według przekładu literalnego. Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą, no bo zamordował pierwszych naszych rodziców i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Dlatego ci, którzy świadomie lub nieświadomie stoją po stronie szatana i propagują kłamstwo, nigdy nie będą chcieli otwartych debat, wymiany argumentów. Dlaczego? Bo wiedzą, że prawda obnażyłaby ich kłamstwa. Tak było dawniej, tak jest i dzisiaj. I na tym zakończymy pierwszą część. Dziękuję bardzo za uwagę. Kochani bracia, przed nami druga część. W tej drugiej części, no trochę przepraszam, bo dużo powiem takich rzeczy prawd świeckich, tak? Więc końcówka będzie taka już pocieszająca dla nas wszystkich.
Może ten wykład taki jest trochę no, dla niektórych dołujący, no bo czasy, w jakich żyjemy, nie są wcale łatwe, ale my musimy też spojrzeć z perspektywy innych ludzi. Tak? Bo my akurat żyjemy w części świata, gdzie mamy dobrze, mamy dobrobyt, domy wygodne, ciepło, nikt nie chodzi głodny, nikt nie chodzi nagi. Ale pamiętajmy, że na świecie można sobie sprawdzić, co 3,5 sekundy umiera człowiek z głodu. Można sprawdzić. A co 8 sekund dziecko poniżej 5 lat. Chcielibyśmy tam żyć i patrzeć na to? Wtedy byśmy chcieli, żeby to szybko jak na świecie się zawaliło i żeby w końcu nastał normalny świat. A my tak zawsze patrzymy z perspektywy swojego podwórka, no bo nam jest w miarę dobrze, no to żeby to się jeszcze odpaliło, tak? Żeby tak jeszcze... Bóg ma swój plan, realizuje go co do czasu bardzo skrupulatnie i mamy się cieszyć z tego, że już niedługo to królestwo szatana się skończy. Skończy się zło, cierpienie, ból, płacz. I o to nam chodzi, że przed nami wspaniała perspektywa przyszłości, Królestwo Boże, a co z tym idzie? Myślę, że mnóstwo wykładów to było o Królestwie Bożym i każdy ma to w pamięci. Ja akurat no, wybrałem taki temat o tym Królestwie, ale przeciwnika, tak? Żeby nas uświadomić, w jakim świecie żyjemy i jak musimy uważać, żeby nie dać się manipulować przez wielkich tego świata. No i tak jak powiedziałem, trochę tych wydarzeń z obecnych czasów będę chciał przedstawić, przynajmniej w tej pierwszej części. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym ciągle mamy do czynienia z różnymi zagrożeniami, przynajmniej się nam tak to przedstawia. Kryzysy, tak chociażby ostatnia pandemia, kryzys ekonomiczny, energetyczny, gospodarczy, a szczególnie dzisiaj się dużo mówi o kryzysie klimatycznym, wynikającym z ocieplenia się klimatu na Ziemi i o wielkich zagrożeniach z tym związanych. Jaką główną przyczynę tych zmian podaje się nam wpływ człowieka poprzez emisję CO2, dwutlenku węgla, do atmosfery, a i też innych gazów cieplarnianych jak metan i temu podobne. W mediach publicznych ciągle straszy się ludzi, że jak nic z tym nie zrobimy, to co? To w niedługim czasie życie na Ziemi stanie się niemożliwe. Ale czy to jest prawda? No pewnie, jakbym zapytał, część materstwa by powiedziała tak, część by powiedziała nie, część by powiedziała nie wiem. No, mamy różne informacje. Gdzie jest prawda? Oto jest pytanie. Ostatnio 1200 naukowców podpisało list otwarty, żeby powiedzieć, że nie ma żadnego zagrożenia klimatycznego. Kogo więc mamy słuchać? Gdzie jest prawda? Dla przykładu odczytam braterstwu krótki fragment, jest taki dwumiesięcznik Zielona Planeta i w tym dwumiesięczniku w 2021 roku, czyli nie tak dawno, ukazał się artykuł profesora Piotra Wolańskiego. Tytuł tego artykułu: Klimat a człowiek. Klimat a człowiek. I ten profesor, doktor habilitowany inżynier Piotr Wolański, czyli człowiek, no, który ma wykształcenie i wiedzę w tym zakresie, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Państwowej Akademii Nauk, tak napisał. Kilka cytatów. Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze. Są to obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza. Podstawowym źródłem ciepła na Ziemi jest, no wiadomo, energia słoneczna, energia dostarczana przez Słońce. To ciepło przekazywane przez Słońce w postaci promieniowania jest absorbowane przez lądy, powierzchnię wód i atmosferę. Część docierającej do Ziemi energii słonecznej jest odbijana przez lądy, wodę i chmury i emitowana do przestrzeni kosmicznej. Część absorbowanej energii powoduje nagrzewanie powierzchni lądów i oceanów oraz powoduje odparowanie wody z powierzchni oceanów, lądowych zbiorników wodnych, rzek czy wilgotnej powierzchni. Energia słoneczna absorbowana w atmosferze podnosi jej temperaturę i wymusza obieg wody i krążenie powietrza, czyli innymi słowy jest źródłem wiatrów i opadów deszczu, śniegu, gradu itd. Nagrzane lądy i oceany
emitują promieniowanie cieplne w zakresie podczerwonym, którego część opuszcza naszą planetę, otaczającą nas przestrzeń kosmiczną, natomiast część jest pochłaniana przez gazy cieplarniane i częściowo emitowane w kosmos, a częściowo to promieniowanie cieplne jest emitowane z powrotem do powierzchni Ziemi. I to zjawisko właśnie jest nazwane efektem cieplarnianym. I dzięki niemu średnia temperatura na Ziemi, na naszej planecie wynosi średnia 15 stopni Celsjusza, tak? A gdyby nie było, pisze ten profesor, efektu cieplarnianego, temperatura na Ziemi byłaby około 18 stopni niższa. No to już raczej byłoby ciężko żyć w tak zimnym klimacie. I dalej taki nagłówek jest efekt cieplarniany. Jak już wspomniałem, pisze ten profesor, wcześniej głównym gazem cieplarnianym w atmosferze jest para wodna. Natomiast według realnych ocen dwutlenek węgla odpowiada według różnych ocen za 1-30% efektu cieplarnianego. Trzeba też dodać, że 95% dwutlenku węgla zawartego w atmosferze pochodzi z emisji naturalnych, czyli głównie z wydzielania z oceanów i wybuchów wulkanów. Natomiast wkład człowieka do tej emisji wynosi zaledwie 5%. Udział antropogenicznej, czyli wynikającej z działalności człowieka emisji dwutlenku węgla na efekt cieplarniany to najwyżej około 1%. Przy założeniu, że para wodna ma tylko 70% udziału w efekcie cieplarnianym, natomiast przy większym udziale pary wodnej w efekcie tym, co jest dużym prawdopodobieństwem, udział dwutlenku węgla emitowanym przez człowieka w tym efekcie będzie praktycznie pomijany, nieistotny. Trzeba również przyjrzeć się wpływowi wzrostu zawartości dwutlenku węgla w atmosferze na rozwój roślin na naszej planecie. Według analiz satelitarnych NASA, wykonywanych w latach 1982-2015, na powierzchni Ziemi nastąpił znaczny przyrost obszarów zielonych. Wpływa to również korzystnie na wzrost zawartości tlenu w atmosferze wytwarzanego w procesie fotosyntezy. No, znamy z biologii, tak? I pisze dalej tak. Kraje wysoko rozwinięte propagują tezę, że aktywność człowieka ma zasadniczy wpływ na zmiany klimatyczne, aby wymusić kupowanie ich ekologicznych technologii przez kraje rozwijające się. Jednym z takich działań jest wprowadzenie limitu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Trzeba zaznaczyć, że nawet zupełne zaprzestanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery generowanego przez działalność człowieka nie wpłynie na zmiany klimatu na Ziemi. Pomimo tego, że największy wpływ na zmiany klimatu miała, ma i będzie mieć zmienna aktywność Słońca, to i tak powinniśmy dbać o ochronę naszego środowiska. No i należy się z tym zgodzić. Należy tak żyć, postępować, żeby nie zaśmiecać naszego środowiska. I teraz następną, tutaj mam taką ciekawostkę, pewna dziennikarska Anna Chudyka, tak się nazywa, w artykule Szczyt obłudy i hipokryzji tak napisała, i to jest takie moje krótkie streszczenie. Ze wszech stron prezentuje się nam wyniki badań o fatalnym stanie środowiska będącym powodem pogorszenia się stanu naszego zdrowia, a w wielu miejscach wzrostu śmiertelności. Tylko, że znowu ani słowa nie wspomina się o tym, że wyniki badań zależą najczęściej od tego, kto je finansuje. Odbywa się to z reguły za pośrednictwem kogo? Lobbystów, czyli grupy osób reprezentujących dane środowisko, jak chociażby dzisiejsze elity finansowe świata, których zadaniem jest wywieranie wpływu na rządzących oraz opinię publiczną i działanie w interesie tego środowiska, czyli tych finansowych elit. Kto daje kasę, ten wymaga. Niestety, takie są prawa rynku. A czy to się komuś podoba, czy też nie, badania stanowią także jego część. Po prostu są biznesem, nawet bardzo dobrym. Sprawa zresztą nie dotyczy wyłącznie klimatu. Podobnie postępuje się na przykład, jeżeli chodzi o leki i wiele nieetycznych i niemoralnych interesów. Niech mi ktoś wskaże, niezależny,
albo naprawdę samodzielny, nieskrępowany nikim i niczym instytut, uniwersytet czy inną placówkę naukową, nie przyjmującą dotacji, tzw. grantów od firm i osób prywatnych. Niestety, tak wygląda ten świat, gdzie nie ma nic za darmo. Koniec cytatu. My możemy tylko dodać, że to jeszcze królestwo szatana, w którym za pieniądze można wszystko załatwić, nawet wyniki badań naukowych. Co do nauki, często można słyszeć od innych takie uwagi. Może i słyszeliśmy. Ja słyszałem. No co ty, nie wierzysz nauce? Nie wierzysz naukowcom? Tak? No właśnie. A jak my się odniesiemy do dziedziny wiedzy, jaką jest antropologia? Czyli nauka o pochodzeniu i ewolucji człowieka. Wystarczy wpisać nauka, a pochodzenie człowieka. Piękne hasło. Nauka, dowody, a pochodzenie człowieka. I co możemy znaleźć? Czytam. Pierwsza, lepsza informacja. Tych stron jest wiele, tak? Począwszy od Wikipedii. Ewolucja człowieka jest dobrze udokumentowanym faktem. Tak pisze. Tak samo jak cała ewolucja biologiczna, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie, jest z nią tak samo jak z grawitacją, potrzebą oddychania, czy obrotami Ziemi wokół Słońca. Są niezależne od naszych przekonań i widzimy się. Dalej pytanie, czy człowiek pochodzi od małpy? W wielkim uproszczeniu tak, odpowiedź. W rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane. Nie pochodzimy od żadnej małpy żyjącej współcześnie. Zarówno my, jak i pozostałe naczelne mamy wspólnego przodka, co jest znaczącą różnicą. Gatunek człowiek rozumny, Homo sapiens, zaliczany jest do rzędu naczelnych i rodziny małp człekokształtnych, do których należą również goryle i szympansy. Współczynnik mierzony liczbą wspólnych genów jest największy w przypadku człowieka rozumnego i szympansa, wynosząc 98%. Nauka. Świadczy o tym, że stosunkowo niedawno w skali wieku Ziemi, oczywiście my i szympansy, mieliśmy wspólnych przodków. Dowodem tak bliskiego pokrewieństwa są podobieństwa między naszymi gatunkami. Z najważniejszych wymienić można zbliżoną budowę ciała, budowę białek i zachowania społeczne. I dalej, pochodzenie człowieka, kontynuacja tego. Wedle aktualnego stanu nauki, tak, mamy naukę, pierwszy gatunek zaliczany do rodzaju Homo pojawił się około 2,6 miliona lat temu. Gdzie? W Afryce. Jeszcze starsze są australopiteki, uznawane za naszych bezpośrednich przodków, które wykształciły się około 4 miliony lat temu. I to tyle w uproszczeniu. Rodowód człowieka jest bardzo skomplikowany. Koniec. No i co? Podyskutujemy z nauką? No chyba, że ktoś wierzy, bo papież tam wydał artykuł, tak, że tak, pochodzimy od małpy. No ale my powiemy zaraz, zaraz, to nie tak. Co jest prawdą? Kreacjonistyczna ewolucja. Jest ktoś za ewolucją? Z nas? Nie widzę. O co chodzi z tym klimatem? Trochę o tym klimacie, tak? Bo tutaj będziemy, myślę, że szatan będzie mocno wykorzystywał te dowody niby naukowe. Czy nie ma tutaj jakiegoś podstępu? Czy przypadkiem celem globalistów nie jest całkowita kontrola, podporządkowanie i zniewolenie ludzkości? Bo jeśli ludzie przyjmą tę narrację i ją zaakceptują, to łatwiej będzie im ten plan zrealizować. Szatanowi zawsze chodziło o to, aby w pełni kontrolować, zniewalać i gnębić ludzkość. Poczytałem już wcześniej. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z taką zasadą. Problem, reakcja i rozwiązanie. Polega ona na stworzeniu domniemanego problemu, przyjrzeniu się reakcji i podaniu rozwiązania wobec owego zagrożenia. I najlepiej manipuluje się przerażonym i zastraszonym społeczeństwem. Bo ludzie bojący się o własne zdrowie i życie są gotowi zrezygnować z wielu przysługujących im praw, jak i samej wolności. Bardzo dobrym tego przykładem była ostatnia, najgroźniejsza choroba świata, gdzie pod pretekstem wielkiego zagrożenia ludzie godzili się na wiele absurdalnych zakazów i nakazów, na które raczej nigdy byśmy nie zgodzili, gdyby nie ujrzeli w tą wielką propagandę medialną. Oczywiście nie chodzi tutaj o kwestionowanie istnienia tego wirusa. Nie.
czy w ogóle, że wirusy istnieją, to chyba każdy wie. Ale chodzi o sposób i metody walki z tą chorobą. Pamiętamy? Zakazy wstępu do lasu. Zakazy wstępu do parków. Noszenia maseczek w otwartej przestrzeni. Ależ domowych, tak zwanych kwarantannów. Pośrednie zmuszanie ludzi do przyjmowania nie do końca przebadanych preparatów medycznych. Segregacja i dyskryminacja tych wszystkich, którzy nie chcieli do udziału w tym eksperymencie. Wszyscy dobrze pamiętamy, jak to wyglądało i co najciekawsze działo się to wszystko tak zwanych demokratycznych państwach zachodnich, gdzie konstytucja miała chronić i gwarantować podstawowe prawa obywatelskie, a również międzynarodowy kodeks norymberski też nie miał większego znaczenia. Dzisiaj, jak rozmawiam, mam taką możliwość, że tych ludzi mi się dużo przyjmuje, tak sobie rozmawiamy na różne tematy. Ja oczywiście też staram się dużo na temat Słowa Bożego i uwierzcie mi, jeszcze nikt z ludzi, którzy się nie zaszczepili, nie powiedział mi, że zrobił błąd, on się powierzchnie. Natomiast od dużej części słyszę, zrobiłem źle, żałuję, więcej tego nie zrobię. Problemy z zakrzepicami, w serce, skrężeniem, o tym się nie mówi. Ale od ludzi rozmawiamy, możemy usłyszeć. No i to mamy. No właśnie, to ta nauka, tak, naukowcy pokazywali doktorów, profesorów, celebrytów różnych, mówili, że ludzi może dało się nabrać to. No to chodziło o wielkie pieniądze przede wszystkim. Jest takie znane wszystkim powiedzenie, że światem rządzi co? Pieniądz. A jednocześnie Biblia ostrzega nas, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. W pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, wiersz 10, znamy na pewno. Apostoł mówi, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Oczywiście dla ludu Bożego, bo to pisze apostoł, dla ludu Bożego jest to przestroga, tak, ostrzeżenie, ale dla świata, a szczególnie tych rządzących, to jest maksyma. W tym świecie liczy się kasa, a co za tym idzie władza i panowanie. Dzisiaj można usłyszeć od wielu niezależnych ekspertów, tych, których właśnie Pan używa do objawiania prawdy świeckiej, nie tych z mediów mainstreamowych, i oni mówią, że ostatnim elementem kontroli nad ludźmi jest CBDC. A co to jest? Cyfrowa waluta banku centralnego. Jest to nowy rodzaj pieniądza, który będzie występować tylko w formie cyfrowej, a który jeszcze kilka lat temu był uznawany za teorię spiskową. Ktoś powiedział, że się śmiali, jakie tam cyfrowe pieniądze. A dzisiaj znikają bankomaty, w banku nie można już płacić gotówki, limity płatności są cały czas obniżane, tak? Efekt gotowania powolnego żaby. Wprowadzenie pieniądza fiducjalnego, te banknoty, które my mamy jeszcze dzisiaj, to miało miejsce w XVII wieku, tak już weszło zupełnie do obiegu. Dało rządzącym pełną kontrolę nad pieniądzem i umożliwiło tworzenie jego w dowolnej ilości. Kiedyś taki człowiek, Nathan Rothschild, powiedział takie zdanie. Nieważne, kto rządzi, bo tak naprawdę światem rządzi ten, kto kontroluje pieniądze. Zgodzimy się? A Henry Ford, znany przedsiębiorca amerykański, tak się wyraził. Gdyby ludzie dowiedzieli się, jak wygląda system finansowy, monetarny na świecie i gdyby zrozumieli, jak to wszystko działa, to co? To jutro, nazajutrz mielibyśmy rewolucję. Myślę, że sprawa zarówno klimatu, jak i tej cyfrowej waluty ma ścisły związek z tak zwanym zrównoważonym rozwojem. Słyszy się, tak? O tym dużo. Słyszeli Państwo takie hasło Agenda 2030? No znane jest, tak? Dużo na ten temat. To strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera ona 17 celów zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030 została przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję pod tytułem, piękne hasło, Przekształcamy nasz świat. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jest to oficjalny program globalistów pod szyldem ONZ. A wiecie, jak symbolem i hasłem przewodnim jest tego zrównoważonego rozwoju?
nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Pojawiło się ono po raz pierwszy w 2016 roku w programie rozpoczynającym kolejne otwarcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. I choć wtedy hasło to mogło wydawać się abstrakcją, to dziś już taką abstrakcją nie jest. Już mamy do czynienia z radykalnymi pomysłami ograniczenia własności, jak chociażby odgórnie narzucane ograniczenia, o których powiem za chwilę. I teraz zawarte w tej agendzie 2030 jest 17 celów zrównoważonego rozwoju i można podzielić je na 5 obszarów. Nie wiem, czy nam to jest używali w tym. Ja tak wcześniej zajrzałem, żeby tutaj coś tutaj przekazać, tak? Bo my się wiadomo, nie interesujemy generalnie to, co się dzieje w świecie. Ale tak jak Dag Russell mówi, miejmy oczy otwarte. No nie udawajmy, że żyjemy w innym świecie, żyjemy tu na tej ziemi. I tam jest tak zwanych 5 obszarów i to po angielsku 5P, dlatego że wszystkie po angielsku to są na P. Ludzie, no to people, tak? 2, planeta, 3, dobrobyt, 4, pokój, 5, partnerstwo albo współpraca. Czy nie piękne hasła? To prawie jakbyśmy w królestwie się mogli znaleźć. Pokój, braterstwo, współpraca, ludzie, prawda? Wszystko najważniejsze, ważne, piękne rzeczy. Dla każdego celu rozpisano konkretne zadania do osiągnięcia do 2030 roku i łącznie jest tych zadań 169. I teraz 13 cel. Tym 13 celem jest działania w dziedzinie klimatu. A jednym z jego podpunktów jest włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów. I stąd rządy wprowadzają te różne rzeczy, tak? My nawet często się dowiadujemy, aha, to wprowadzono, tamto wprowadzono, to się dzieje wszystko. Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju jest program Fit for 55. Słyszeliście o takim programie? Nie. W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny, którym jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej o co najmniej 55% do 2030 roku, więc stąd to 55. Tak? Państwa Unii Europejskiej pracują nad nowymi przepisami, aby osiągnąć ten cel do 2050 roku. Unia Europejska ma być neutralną dla klimatu w 2050 roku. W związku z tym zachodzi pytanie, co to wszystko oznacza dla ludzi? Jakie będą konsekwencje wprowadzania ekologicznej agendy? Czy nie doprowadzi to wszystkich do ubóstwa energetycznego? Czy już niedługo będziemy musieli pożegnać się z naszymi autami? I czy ludzie nie będą wywłaszczeni z własnych domów? Co ekologiczna polityka Unii będzie oznaczała dla przemysłu? Ile fabryk i zakładów upadnie? Co z rolnictwem? Jak bardzo wzrosną ceny żywności? Czy jedzenie mięsa będzie legalne? No proponuje się zamiany, tak? Ma jakieś tam robaczki. To pierwszy oficjalnie, tak, w telewizji pokazują, mąka tam i tak dalej z tego wszystkiego. W mediach głównego nurtu nikt tych pytań jednak nie zadaje. Jednym z najważniejszych narzędzi, które ma drastycznie ograniczać emisję dwutlenku węgla, jest działający już od 2005 roku system ETS. Ja też nie wiedziałem, ale zajrzałem. Ten system ETS to jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Wprowadza on limity gazów cieplarnianych, które mogą być emitowane przez energochłonne sektory przemysłu, producentów energii i linie lotnicze. Unia określa całościowy pułap uprawnień do emisji, a przedsiębiorstwa uprawnienia te dostają lub kupują. Przy czym pula darmowych uprawnień jest sukcesywnie obniżana. Efektem jest systematyczny wzrost jednostek ETS na rynku. Finalnie te olbrzymie koszty ponosi to społeczeństwo. Już to widać w cenach rachunków za energię, gaz, czynsze i postępującej inflacji. Jak ktoś ma przedsiębiorstwo, prowadzi, to wie, że inne ceny są dla przedsiębiorców, tak, za gaz, za energię. W ciągu ostatnich lat cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla drastycznie wzrosła. Dla przykładu, jeden certyfikat ETS w 2018 kosztował 8 euro, a dzisiaj już dochodzi do 100 euro. I w konsekwencji, ja nie wiedziałem, ale posłuchajmy. W konsekwencji polityki tej klimatycznej Unii
60% wytworzenia energii elektrycznej w Polsce to konsekwencje polityki klimatycznej, czyli 60% ceny, jaką płacimy za energię, to koszty CO2. Widzieliście o tym? Zamiast płacić 400 zł, płacicie 1000. Bo 600 zł to są jakieś uprawnienia do emisji dwutlenku węgla i to jest narzucone na społeczeństwo. Z jednej strony próbuje się nam wmówić, że te działania są uzasadnione nauką, ale tak naprawdę nie ma żadnych wyliczeń naukowych, żadnych dowodów na konkretne efekty takich działań. Jeśli chodzi o klimat i przyszłość Ziemi, straszy się ludzi na wszelkie sposoby. Jeszcze na przełomie lat 60., 70., może ktoś pamięta, starszych braci, wielu naukowców stwierdziło, że grozi nam epoka lodowcowa. Ja tego nie pamiętam, byłem za mały, że temperatura spadnie tak bardzo, że wszyscy zginiemy. Ale kilka lat później narracja się zmienia. I to już pamiętam. Wielkie zlodowacenie, jakie miało nadejść, zastąpiono czym? Dziurą ozonową. Ja pamiętam, lata 80., co to będzie się działo tak na Ziemi, bo dziura ozonowa i wszyscy się tu usmażymy. Potem rozpoczął się etap efektu cieplarnianego, który następnie został przekształcony w globalne ocieplenie, a obecnie mówi się o katastrofie klimatycznej. Okazuje się, że sama polityka ekologiczna Unii to nie koniec tego zielonego szaleństwa w wykonaniu eurokratów. W grudniu zeszłego roku Parlament Europejski i Rada Europejska wstępnie porozumiały się co do poszerzenia tego unijnego systemu ETS, bowiem od niedaleka przyszłość, 2027 roku, powstanie ETS-2, czyli nowy system handlu emisjami obejmujący także mieszkalnictwo i transport samochodowy. Gospodarstwa domowe będą prawdopodobnie musiały zapłacić za swój ślad węglowy. Konieczne będzie zwiększenie ich efektywności energetycznej. Firmy transportowe i być może indywidualni posiadacze samochodów będą musieli płacić nowe daniny za poruszanie się pojazdami. Już niedługo domy będą klasyfikowane według kategorii energetycznych, a już od kwietnia tego roku, myślę, że też wszyscy jeszcze nie wiedzą, bez aktualnego świadectwa energetycznego nie będzie można ani sprzedać, ani kupić domu. Widzieliście o tym? I wynajmniej. Tak jest, i jeszcze wynajmniej. No. A od 2030 roku każdy nowy budynek musi być zeroemisyjny, czyli tylko pompa ciepła. Podobnie rzecz ma się z pojazdami spalinowymi, no to wszyscy słyszeli, tak? Których zakaz produkcji, to głośno o tym jest, a tym samym rejestracji ma wejść w życie w 2035 roku, to w praktyce zostałyby nam tylko pojazdy elektryczne, na które niewielu już będzie stać. Tak. To tylko będą dla zamożnych. Cena, cała reszta będzie musiała przesiąść się na komunikację zbiorową, na przeróżne formy mikromobilności, rowery, hulajnogi, cokolwiek. Ale to tylko początek zapowiadanych zmian. Ja tu czytam, bo to może takie, ale to jest wszystko planowane. To wszystko jest już przygotowane i będzie wdrażane. Także nie będziemy się dziwić, jak będziemy te rzeczy słyszeć. Ja może wyprzedzam, ale będzie to wszystko się działo. Ale to tylko początek zapowiadanych zmian. W zeszłym roku parlamenty rządów państw członkowskich Unii przyjęły ustawy wprowadzające zasady tworzenia stref czystego powietrza, stref czystego transportu w gminach. Czyli prawdopodobnie już w niedługim czasie gminy zaczną blokować wjazd do miast dla starszych samochodów. A w przyszłości nawet może wszystko. Jak ktoś ma starszy samochód, to nie bardzo już wjedzie do Krakowa czy do Warszawy. Kolejnymi etapami walki z prywatną motoryzacją są projekty tak zwanych inteligentnych 15-minutowych miast. Słyszeliście o tym? Nie? Jest to wszystko. W takich miastach każdy mieszkaniec miałby dostęp do podstawowych instytucji, sklepów, usług w odległości 15 minut pieszo lub rowerem od swojego domu. Celem tego wszystkiego jest ograniczanie liczby samochodów. Jednocześnie tych nowych, ekologicznych samochodów będzie zdecydowanie mniej, gdyż no nie wszystkich będzie stać. Ile kosztuje dzisiaj samochód elektryczny? Nawet się nie interesowałem, no bo to mnie nie interesuje póki co. No. Ale jakie to są samochody, można obejrzeć, jak się łatwo zapalą, to tego już nie idzie ugasić. A nikt nie mówi, ile kosztuje wyprodukowanie i potem utylizacja takiego samochodu. O tym się nic nie mówi, tylko ekologia. I my dajemy się, i o to właśnie chodzi, aby ludzie nie posiadali samochodu, lecz aby korzystali z tak zwanych zielonych sposobów poruszania się, czyli nogi, hulajnoga, rower, być może wynajmowany samochód.
komunikacja zbiorowa. Widać więc, do czego wszystkiego to zmierza. Ludziom trzeba odebrać mobilność, odebrać własność, uwięzić ich w enklawach, w których pozwoli się im żyć, owszem, płacić podatki, a bogaci będą się nadal bogacić. Można więc zauważyć, że pod pretekstem walki o klimat odbiera się ludziom dotychczasowe swobody i podstawowe prawa wolnościowe. A to jeszcze nie wszystko. Już jest zaplanowana międzynarodowa inicjatywa polegająca na transformacji dużych miast w klimatycznym kluczu zrównoważonego rozwoju. Też nie słyszeliście tego. Też poczytałem, trochę to wam powiem. O co chodzi? Te miasta niby duże walczą z rzekomym kryzysem klimatycznym. Cele tego projektu dotyczą zmian w stylu życia mieszkańców tych miast. I to takie cele. Ograniczenie spożycia mięsa do 16 kg. Na osobę rocznie. Spożycie nabiału 90 kg rocznie, bo to wszystko emituje dużo dwutlenku węgla. Ograniczenie liczby nowych sztuk odzieży 8 na osobę rocznie. Jak ktoś więcej, no to będzie miał problem. Ograniczenie liczby lotów samolotami do 1 na 2 lata. Do tego dochodzi jeszcze naliczanie, teraz wchodzimy w ciekawe rzeczy, naliczanie indywidualnego śladu węglowego. W projekcie tym każdy obywatel będzie miał przyznany limit śladu węglowego. Chodzi o to, aby ograniczyć ludziom możliwość funkcjonowania w świecie. Bo w przypadku, jeśli ktoś wygeneruje zbyt dużo dwutlenku węgla i nie będzie go stać na wykupienie prawa do emisji CO2, to co? To będzie musiał się ograniczać. Natomiast ci, którzy są bogaci i stać ich na wykupienie, to będą mogli takie sobie uprawnienia nabyć. Będą żyli normalnie, ale pozostali ludzie już niekoniecznie. Jak się można domyślać, chodzi tutaj o wprowadzenie globalnego podatku węglowego CO2. Idzie to więc w kierunku totalnego zniewolenia. Być może będziemy mieli do czynienia z paszportami węglowymi, tak jak wcześniej mieliśmy do czynienia z paszportami covidowymi. No, u nas to jeszcze nie było, ale na Zachodzie już te paszporty były, w krajach zachodnich. Tego typu pomysły są już wprowadzane, jak chociażby na przykład w Szwecji, gdzie funkcjonują tak zwane sklepy klimatyczne, w których ceny produktów zależą od ich śladu węglowego, co oznacza, że konsumenci płacą wyższe ceny za produkty takie jak mięso, nabiał, powodujące większą emisję dwutlenku węgla. Obecnie też w Polsce już niektóre produkty mają oznaczenia śladu węglowego. Ja sam sprawdziłem, bo mówię, chyba no, to niemożliwe. No, byłem w Biedronce, biorę margaryna Kasia, co jest napisane, emisja CO2, 0,4 kg. To możemy sprawdzić. Bilet, jak ktoś jechał pociągiem, na bilecie też jest ślad węglowy. Czyli suma summarum, to będzie wszystko sumowane i koniec. Przekraczasz limit, blokada. Albo sobie kupisz. Ale żeby w pełni kontrolować każdego i wiedzieć, co kto wygenerował tego dwutlenku węgla, jest to tylko możliwe, kiedy po wprowadzeniu waluty cyfrowej, gdyż każda transakcja będzie rejestrowana na bieżąco i sumowana w bazie danych, a każdy produkt i usługa będzie miała przypisaną ilość, wartość śladu węglowego. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu, na przykład mogą każdemu przydzielić 2 tony na rok, tak? To będzie sumowane, kupujesz to, kupujesz tamto, wszystko się sumuje i to przekroczenie tego progu może skutkować na przykład zablokowaniem karty płatniczej lub przymusowego wykupienia uprawnień do emisji CO2, co już przecież jest powszechnie praktykowane, tylko na razie jest to praktykowane w stosunku do państw członkowskich. Tak? Polska płaci ogromne kwoty za to CO2. Dlatego mamy takie rachunki za prąd, jakie mamy. Ale ktoś mógłby powiedzieć, że przecież rządzący tak daleko się nie posuną i to tylko jakieś tam teorie spiskowe. Przecież rządzący chcą tylko naszego dobra. Ale takie blokowanie kont miało już miejsce. Wiecie gdzie? W Kanadzie. Mam kolegę, dzwoniłem, rozmawiałem z nim. Podczas protestu trackerów, kierowców ciężarówek, którzy zjechali do Ottawy, by wyrazić swój sprzeciw wobec tyranii i nielegalnym obostrzeniom wprowadzonym w tym kraju w czasie tak zwanej pandemii, to wówczas co zrobiono? Wszystkim protestującym i wszystkim tym, którzy ich wspierali finansowo, zostały zablokowane konta bankowe. To był fakt. Rząd z bankiem dogadał się i człowieku nie możesz nic kupić. Jak nie masz gotówki, do widzenia.
duża część z tych osób nawet dostała wyroki kar pozbawienia wolności. Niestety, o czym się nie mówi w mediach mainstreamowych. To nierządzący zostali ukarani za wprowadzenie nielegalnych rozporządzeń, niezgodnych z konstytucją, tylko ci, którzy legalnie walczyli o swoją wolność. Obecnie już ponad 100 państw prowadzi badania nad CBDC, czyli tą cyfrową walutą, a te państwa stanowią ponad 90% światowego PKB, czyli 95% światowego bogactwa. Wycofanie gotówki i wprowadzenie waluty cyfrowej może być ostatnim krokiem do zniewolenia społeczeństwa i przejęcia pełnej kontroli nad ludźmi przez rządy będące na usługach korporacji. Oraz stworzy to możliwość zablokowania każdego obywatela w razie buntu lub pod byle pretekstem. Oczywiście najbliższy czas pokaże, jak daleko ci globaliści się posuną, w którym momencie ludzkość się obudzi, zjednoczy i zbuntuje przeciwko takiej tyranii. Już można też słyszeć o powstających różnych organizacjach, stowarzyszeniach nawołujących do jawnego buntu i przeciwstawiania się temu wszystkiemu, co ma obecnie miejsce. Ale ktoś mógłby zapytać, no po co ja o tym wszystkim mówię? Czy to ma jakiś związek z obecnym uciskiem, co do którego wszyscy no, się zgadzamy, że my żyjemy w tym miejscu? Tak? Myślę, że to wszystko, co obecnie możemy zaobserwować, to są ostatnie próby utrzymania swej władzy nad światem przez szatana. Te wszystkie wynalazki, cały postęp obecnych czasów, choć jest on zasługą kogo? No naszego Pana, w Jego wtórej obecności. I my wiemy, że ten rozwój będzie postępował. Dalej, to jednak nie zapominajmy, że szatan i upadli aniołowie mają również do nich dostęp. I chętnie z nich korzystają, ale w celu pełnego zniewolenia i kontrolowania ludzkości. Przypominamy sobie, co napisał apostoł Paweł w liście do, drugi list do Tesalonicza. Otwórzmy, drugi list do Tesalonicza, drugi rozdział, 8 i 9 wiersz, szczególnie o tym 9, ale 8, żeby nawiązać. Tu jest już mowa o wtórej obecności naszego Pana. Czytam 8 wiersz. Drugi list do Tesalonicza, 2:8-9. A wtedy zostanie objawiony ten niegodziwiec. Niegodziwiec, czyli papiestwo, którego Pan zabije tchnieniem swoich ust i zniszczy wyraźnym objawieniem, tu mamy epifania, jasne świecenie, swej obecności. Mamy paruzję. I 9. Jego obecność, naszego Pana, jest według działania szatana, albo w czasie działania szatana, w całej mocy, pośród znaków fałszywych cudów. Według przykładu dosłownego przeczytałem. Czyli tutaj mamy w tej całej mocy, tak, bo szatan to jest greckie słowo satanas, szatan z hebrajskiego przeciwnik. No pod tym przeciwnikiem może być oczywiście szatan, demony, wszyscy, co się sprzeciwiają Bogu i jego planom. W całej mocy, greckie słowo dynamis, potęga, siła, moc, zdolność, możność, mnóstwo, takie znaczenie ma to słowo. Pośród znaków, znak greckie semeion, znak, wskazówka, symptom, objaw, dowód. I tu ciekawa sprawa, fałszywych cudów. To słowo fałszywych to greckie słowo pseudos. Kojarzy nam się pseudonauka. Tak? I faktycznie tłumaczenie tego słowa pseudos to jest nieprawda, fałsz, kłamstwo, oszustwo, uwaga, fałszywa wiedza lub nauka. I szatan z tego przecież korzysta. Tak? Te fałszywe znaki, fałszywa wiedza, nauka, cudów. Greckie teraz, czyli znak, cud, dziw, niezwykłe zjawisko. Też mogą takie rzeczy się dziać. Takie to jest zjawisko hologram, tak? Gdzie można stworzyć coś, kogoś, jak nie pójdziemy, nie dotkniemy, to nie wiemy, czy to prawdziwe, czy tylko stworzone. Myślę, że w tych wersetach jest tu też mowa właśnie o najnowocześniejszej technologii i możliwościach człowieka w obecnych czasach. A wszystko tylko zależy od tego, w czyich one są rękach i kto nimi zawiaduje. W Królestwie Chrystusa wszystkie wynalazki będą wykorzystane dla dobra człowieka. I tu się zgadzamy. Ale w istniejącym jeszcze Królestwie Szatana już niekoniecznie. A wręcz przeciwnie, mogą być one wykorzystane przeciwko ludzkości. I chyba o to właśnie szatanowi chodzi. Dzisiaj szatan
tak jak nigdy wcześniej, ma zupełne możliwości, aby w pełni kontrolować rodzaj ludzki. I gdyby nie obiecana pomoc Chrystusa, ludzkość byłaby bezradna i ciężko byłoby się jej z tej niewoli wyzwolić. Ja tu jeszcze nawiążę do tomu paruzyjnego brata Russella, strona 368 do 370, krótka, taki cytat. I brat Russell pisze tak o korporacjach. Zjednoczenia takie, czyli korporacje, sprawujące kontrolę nad kapitałem w wysokości wtedy milionów, dzisiaj mówimy o bilionach dolarów, są rzeczywiście olbrzymami. Jeśli przez następne kilka lat procesy te będą dalej przebiegały w taki sposób, jak to miało miejsce w ciągu ubiegłego dwudziestolecia, to już wkrótce finansowa dźwignia zapewni im kontrolę nad całym światem. Tak jak Brad Russell pisał w czwartym tomie. Owe olbrzymy zagrażają obecnie rodzinie ludzkiej, podobnie jak literalni olbrzymowie, którzy żyli na Ziemi przed 4000 lat. Byli to mężowie sławni, istoty o wspaniałych możliwościach, którzy bystrością umysłu przewyższali członków upadłego rodzaju adamowego. Byli oni pokoleniem mieszanym, powstałym w wyniku wniesienia nowej żywotności do rodu adamowego. Podobnie wygląda to w przypadku współczesnych olbrzymów organizacyjnych. Są one tak wielkie, potężne i przebiegłe, że trudno sobie wyobrazić, by mogły zostać pokonane bez boskiej interwencji. Ich zadziwiające moce jak dotąd jeszcze nie zostały w pełni wykorzystane. No, gdyby dzisiaj producer żył i to widział, tak. Ono nam przyszło żyć. Drodzy braterstwo, jakby nie patrzeć, nie mamy się czego bać, bo my możemy być pewni jednego. Nasz Pan wraz z Kościołem nad wszystkim czuwa, wszystko ma pod kontrolą. I w odpowiednim czasie zada decydujący cios królestwu szatana, objawiając i niszcząc go zupełnie, tak jak to czytamy chociażby w proroctwach, weźmy proroctwo Daniela, drugi rozdział, wiersz 24, Biblia Warszawsko-Praska czyta. Daniel 2,44. W czasach tych władców, albo tych królów, inne przykłady mówią, Bóg niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy wszystkie królestwa, ale samo będzie trwać na wieki. Myślę, że wszyscy sobie też zdajemy sprawę, że żyjemy w tych czasach ostatecznych, o których nasz Pan powiedział też w Ewangelii Mateusza 24, 21, 22, znamy na pewno na pamięć, gdzie nasz Pan mówi tak: nastanie bowiem wtedy wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż do teraz i na pewno nie będzie. I gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało. Jednak ze względu albo na, albo przez wybranych, w oryginale mamy z powodu wybranych, dni te będą skrócone. Takie pocieszenie. Widząc i rozumiejąc, co się obecnie dzieje na świecie i czego jeszcze możemy być świadkami, to nie chodzi o to, bracia, że my się mamy bać, drętwić w oczekiwaniu tych rzeczy, które są przed nami, lecz przeciwnie. Jako lud Boży mamy podnosić głowy wasze, jak nasz Pan mówił, gdyż przybliżyło się wyzwolenie wasze. A my możemy powiedzieć nie tylko nasze, ale wyzwolenie całego udręczonego świata ludzkości spod tyranii szatana i demonów. Przecież my spodziewaliśmy się takich czasów, tak? To było cały czas wałkowane i powinniśmy być na to w jakiś sposób mentalnie i duchowo przygotowani. Oczywiście my nie będziemy, nie wolno nam angażować się w tą walkę, bo wiemy, jaki będzie jej finał. Natomiast wierzymy, że to Pan dokona dzieła zniszczenia królestwa tego świata. W jaki sposób? Przy pomocy swej armii. My mówimy armia Pana, wojsko Pana, tak? Czyli rewolucjonistów i anarchistów. O tej armii Pana możemy przeczytać w proroctwie Joela, drugi rozdział, od wiersza 1 do 11. Proroctwo Joela, drugi rozdział, od 1 do 11, ja tylko odczytam pierwszy, drugi i 11. I tam mamy tak, Biblia Warszawsko-Praska czytam. Zadmijcie w róg na Syjonie, podnieście krzyk na mej górze świętej. To już mamy początek królestwa. Niech wszystkich mieszkańców kraju ogarnie drżenie, bo dzień pański nadchodzi. Oto już jest blisko.
Drugi werset. Dzień to ciemności i mroków, dzień pochmurny i dżdżysty, albo dzień obłoku i chmury. Obłok, chmura to co? No ucisk, tak? Wiemy. Jak zorza poranna ponad górami przyciąga, tak pojawi się lud potężny i wielki. Taki, jakiego nigdy dotąd nie było i nigdy w przyszłości nie będzie, aż po najodleglejsze pokolenie. I wiersz 11. Głos Pana brzmi potężnie przed Jego wojskami. Potężna jest Jego armia. Jego rozkazy wszyscy spełniają dokładnie. Zaprawdę wielki jest dzień Pański i straszny. Któż będzie potrafił go przetrwać? I mamy na szczęście komentarze brata Russella. Mamy te komentarze w tomie czwartym na stronie 549 i 550 i krótki fragmencik, jak brat Russell nam komentuje. Choć Pan zakazuje swemu ludowi walki przy użyciu broni cielesnej, a sam przedstawia się jako Bóg pokoju, porządku i miłości, to jednocześnie mówi, że jest Bogiem sprawiedliwości i wskazuje, że grzech nie będzie wiecznie triumfował nad światem, lecz zostanie ukarany. Nie pomsta, ja oddam, mówi Pan. A gdy On powstaje, by sądzić narody i oddać pomstę wszystkim niepobożnym, oświadcza, że jest mężem walecznym i mocnym w boju, który ma wielkie wojsko w swej dyspozycji. I któż może mieć pewność, czy owe mnóstwo ludzi, którzy obecnie tworzą uszykowane zastępy chrześcijaństwa, nie stanie się w owym czasie tym wielkim wojskiem, które skieruje swe potężne siły przeciwko bastionom obecnego porządku społecznego. I dalej tu brat Russell przytacza prosto Izajasza, 42 rozdział, 13 i 14 wiersz, które są jak gdyby uzupełnieniem tych myśli. Pan wyjdzie jako mocarz, według Biblii Gdańskiej, jako mąż waleczny, wzruszy się gorliwością, trąbić, owszem, krzyczeć będzie, a przeciw nieprzyjaciołom swoim mężnie sobie pocznie. W taki sposób Pan przypisuje sobie trąbienie i okrzyk tej wielkiej armii, a także ich powodzenie w osiągnięciu rewolucyjnych celów, jako że wykonują oni, choć nieświadomi, jego dzieło zniszczenia. Wiersz 14. Mówi on, milczałem dość długo, jakobym nie słyszał, wstrzymywałem się, ale już jako rodząca krzyczeć będę, spustoszę i wszystkich wraz połknę. I strona 554 tomu. Pan przez rządzenie swej opatrzności ujmie dowództwo nad owym wielkim wojskiem niezadowolonych. I kogo tu brat wymienia? Patriotów, reformatorów, socjalistów, moralistów, anarchistów, nieuświadomionych i pozbawionych nadziei. I co zrobi? I wykorzysta ich nadzieje, obawy, namiętności, samolubstwo, zgodnie ze swą boską mądrością, tak, aby wykonały się przez nich jego wielkie zamierzenia w zakresie obalenia obecnych instytucji oraz przygotowania człowieka do Królestwa Sprawiedliwości. Tylko z tego powodu ludzie ci są nazwani Wielkim Wojskiem Pana. Żaden ze świętych, żaden z tych, którzy prowadzeni są Duchem Bożym, jako synowie Boży, nie będzie miał nic do czynienia z tego rodzaju udziałem w owej bitwie. Zgodzimy się. Stoimy z boku, przyglądamy się, nie angażujemy się. Armia Pana zrobi swoje. Obecnie już można zauważyć tworzenie się ruchu oporu i jednoczenia się społeczeństw, które dostrzegają wielkiego wspólnego wroga, jakim są współcześni olbrzymi, czyli te międzynarodowe banki i korporacje i posłuszne im międzynarodowe organizacje oraz marionetkowe rządy poszczególnych państw. Dlatego my, znając boski plan i rozumiejąc obecną sytuację na świecie, mamy zachować spokój. I miejmy w sercach ten pokój Boży, o którym wspomniał nasz Pan, Ewangelia Jana 14:27, gdzie nasz Pan mówi tak, pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Albo apostoł Paweł w liście do Filipian, 4:6-7 wiersz tak pisze. Przestańcie martwić się o cokolwiek, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem przedstawiajcie wasze prośby Bogu.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Pocieszenie również mamy w proroctwie Nachuma, pierwszy rozdział, 6 i 7 wiersz. I czytam. Przekład literacki. Któż się ostoi wobec jego wzburzenia i kto wytrzyma przepływ jego gniewu? Jego gwałtowność rozlana jak ogień i skały przed nim rozbite. I 7 wiersz. Dobry jest Pan. Jest schronieniem w dniu niedoli. Troszczy się o tych, którzy szukają w nim ratunku. Myślę, że my należymy do tych, którzy szukamy ratunku w Panu. I pocieszające już takie fragmenty z Izajasza, gdzie już sobie troszeczkę wejdziemy w to Królestwo Boże, które nasz Pan Chrystus będzie ustanawiał. Już mówimy o tej fazie widzialnej. Izajasz 2, 3 i 4 wiersz. Na pewno znamy też, przypomnę, według nowego przykładu. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolimy. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu. I przekują swoje miecze na miesze, swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I tak sobie przeanalizujmy, bo to są piękne słowa. I pójdzie wiele ludów mówiąc. Jakie to ludy? Wszystkie narody ziemi, całe narody, tak, które w tysiącleciu uznają, że Jezus i Kościół panują nad ziemią i zaprowadzają sprawiedliwość opartą na boskim prawie. To sobie możemy wyobrazić, jak te narody będą udręczone wielkim uciskiem. Tak? Ucisk ma między innymi przeorać ludzkie serca. Ludzie dzisiaj, jak chcemy o Bogu opowiadać o planie, no to kto nam chce słuchać? Tak? Ale jak przeorane będzie ludzkie serce, ludzie zaczną sami wołać do Boga. Bo mogą się dziać bardzo rzeczy no, bardzo ciężkie. I dalej czytamy, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, czyli co zróbmy? Uznajmy Królestwo Boże, czyli panowanie Chrystusa wraz z Kościołem jako namiestników Boga Jahwe. I czytamy dalej do świątyni Boga Jakuba. Tą świątynią jest oczywiście Chrystus i ciało jako przedstawiciel cielesnego Izraela i tutaj to jest właśnie pokazane w Jakubie. I będzie nas uczył dróg swoich, czyli pouczy nas, te wszystkie narody, o swoich doktrynach, przykazaniach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach, historiach, typach. O tym wszystkim, co będzie wymagane do nauczania się w tym królestwie. I dalej czytamy, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, czyli będziemy postępować według wskazówek, jakie on nam poda. I czytamy dalej, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon. Co jest tym Syjonem? Chrystus i Kościół. Niewidzialny, co prawda, ale niewidzialny departament wykonawczy. Wszechmocnie królująca potęga królestwa. A słowo Pana z Jeruzalemu, co tutaj mamy pokazane, oczywiście są to starożytni godni, młodociani godni, jako widzialna ziemska faza królestwa. I wiersz 4, wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. Apostoł Paweł na przykład w Dziejach Apostolskich 17 rozdziale 31 wierszu napisał, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Czyli dzień sądu dla świata. Dalej, jakie pocieszające, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy, czyli zaprzestaną produkowania broni, i zamiast niej wytwarzać będą narzędzia służące dla dobra człowieka, jego rozwoju, dla korzyści. A dzisiaj ile miliardów idzie na zbrojenie? My sobie nawet nie zdajemy sprawy. Tak? Z jednej strony ludzie pracują, trudzą się, w pocie, budują całą infrastrukturę, tak? Piękne domy, a z drugiej strony pociski, pyk, 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 nie ma gruzowisko. Czy to jest nienormalne? No ale takie jest królestwo szatana. I czytamy, że żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Czyli nie będzie żadnych wojen, tych wypowiedzianych czy też niewypowiedzianych. Nie będzie żadnych szkół wojskowych, żadnych szkoleń, żadnych poligonów. Tak? No to idą astronomiczne sumy.
Nie będzie już marnotrawienia jakichkolwiek środków. Będą one tylko wykorzystane na pomoc dla ludzi. We wszystkich dziedzinach życia w celu błogosławienia i doprowadzenia do doskonałości i harmonii z Bogiem. Jeżeli dzisiaj ci miliarderzy są tacy bardzo przejęci naszym życiem, tak chcieli nas ratować w pandemii, to dlaczego nie skierują tych swoich środków do tych dzieci, co umierają z głodu? To proste pytanie. Tam nie potrzeba żadnych wielkich tych, tylko stworzyć im warunki do pracy, dać im lepsze życie, tak? Nie interesują się. No jak mówię, co 3,5 minuty człowiek na świecie umiera z głodu, dziecko co 8 sekund. Czy nie o takim świecie marzą prawie wszyscy ludzie? Czy nie będzie to spełnieniem ich marzeń i takich skrytych nadziei? My takie nadzieje posiadamy. My wierzymy, że tak się niedługo stanie. Znamy boskie obietnice, znamy Boży plan, ale dla zdecydowanej większości ludzi to będzie cudowna niespodzianka, jaką otrzymają w prezencie od Stwórcy za pośrednictwem Chrystusa. Oby te cudowne czasy, drodzy bracia i siostry, nastały jak najszybciej, dlatego módlmy się gorliwie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jest to naszym pragnieniem dla wszystkich. Niech Bóg pobłogosławi te myśli, niech da nam na tyle siły i wiary, abyśmy mogli w tych czasach przetrwać przed nami. No zobaczymy, co się będzie działo, to tylko takie, ja tu przytoczyłem, to są plany, tak, które no, będą pewnie wdrażane do pewnego momentu, nie wiemy do którego, tak, w którym momencie Pan powie stop. I to wszystko się zakończy i nastaną już piękne czasy błogosławieństw instytucji naprawienia wszystkich rzeczy. Dziękuję bratostwu za uwagę. Niech każdy z nas ma jakieś odniesie zbudowanie, choć mówię, no to może niektóre tutaj myśli nie były takie dla nas pocieszające. Ale myślę, że ostatecznie wiemy, co będzie i możemy się z tego cieszyć.